Co prawda, ja zanim jeszcze odpaliłem streamka, o dobra, udało się wbić, no to sprzedałem tą nieśmiertelkę. Nie wiem, czemu piszecie, że nieśmiertelka z pierwszego pakietu wam nie dała golda, może przez lagi, nie wiem, ale ja ją normalnie sprzedałem za 100 golda i zrobiłem tutaj sobie ulepki w gildii 6-4, to chciałem zrobić jak najszybciej, żeby mnie wiadomo, z golda nie sfarmili na początku, no i dałem resztę w staty, tam jakieś grosze mi zostały, to troszkę tutaj w rękę i w HP poleciało, no i tyle mi się udało zrobić, chociaż po kliknięciu plusika w ulepszenie to tak czekałem no z 10 sekund, aż się to doda. No ale to już chociaż mam z głowy, więc pół biedy. Ale przecież nagrywałem na ten temat film chyba wczoraj, jak dobrze pamiętam. Mówiłem wam, że tak będzie. Wy się cieszcie, że oni przypadkiem wczoraj ten loch otworzyli o 16 zamiast dzisiaj, bo by było jeszcze gorzej. A tak to chociaż po części to odciążyło. Próbujemy tego kodu, jak się udało. O, teraz trochę szybciej, tak jakby odpowiadało. Daj mi bonus, cyk. Pomyślnie wprowadzony. Nieśmiertelka jest. Grzyby są. Dobra. Siedzi wszystko. Gryfosmok tak samo jest. Kreseczka siedzi. Bam. Czekajcie, może kupimy potki. Cyk. O, no nawet szybko, nawet szybko. Dajcie mi z rękę teraz. Nieśmiertelkę też mogę w sumie kupić. Jeszcze są tanie, a i tak nie zmarnuje się. Jeszcze z rękę jedną. Dobra, jest z ręka. Jeszcze jedna nieśmiertelka. Dobra, mamy komplet. Potki założone na nowym Demon Hunterze. Serwer 60. Rozumiecie to? Wszystkie 60 na tym serwerze będą. I widziałem, że faktycznie tak jest. Jak tam gildyjka w ogóle? 49 ludzi, jeszcze jedna osoba. No tak samo, tutaj też musimy jeszcze moment poczekać, niech te ulepszenia się zrobią. Chociaż widzę, że i tak już jest prawie 60%, tu jeszcze musi być 40. W tych okolicach będziemy się bawić. Dobra, chyba lecimy z tą mawką. Chyba już nie ma co czekać. Powolutku, powolutku. Procenty w gildii już są w miarę sensownie. Tu mamy pokupowane. Wbijamy ten 10 level po prostu. Nie ma co. Właśnie, widziałem, że jest jedna taktyka i dużo osób ją powiela. Dla mnie jest ona bez sensu, ale może ktoś mi powiedzieć czemu. Są osoby, które robią 8 walk gildyjnych. W sensie, Boże, 8 walk na arenie, żeby wbić drugi level. Tymi walkami na arenie i potem lecieć awkę już od drugiego levela i tym dobijać 10. Szczerze mówiąc, nie widzę sensu. Dlatego, że my i tak tutaj maksymalnie za 2 misje dostaniemy level. A rękę sobie można zrobić na samym końcu dnia, jak się już tam ma jakiś, nie wiem, 27, 28 level i wtedy da więcej expa. Totalnie nie rozumiem tej taktyki, ale widziałem, że nawet u mnie na gildii takie coś było. Ale dobra, no my nie będziemy tego robić. My lecimy tak jak zawsze. Ja byłem w gildii z Sombejem, to kazał tak robić właśnie. O, Kolczukson, to ciekawe szczerze mówiąc. Bo Sombej na W50 przez kilka miesięcy w ogóle nie robił areny, bo nie wiedział, że daje PD. Także widać, że czegoś się nauczył przez ten czas. Dobra, pierwsza misja na naszym nowym, potężnym Demon Hunterze została wykonana. Oczywiście to żarcik, ja Sombeja lubię bardzo, on jest w porządku. Ale naprawdę tak było, nie żartuję. Nawet na tym czacie od W50 się tym pochwalił, w sensie pochwalił, no. Powiedział po prostu. Jakim cudem już na karczmy wbiłeś? No mi W60 działa w miarę okej, inne serwery mi nie działają. Kurwa mać, co się dzieje, widzowie? Misje normalnie działają. Jestem w szoku i to ciężkim. Poczekajcie, tu mamy ile? Żeby teraz nie odjebać jakiegoś gówna. Dobra, bierzemy to. Żeby 130 giftów ominąć, to trzeba mieć farta bez kitu. No ale w sumie dzisiaj też jest 500 osób na streamie średnio, więc szansa, że się dostanie gifta, się zmniejsza dość mocno. W60 tylko działa? Dobra, na razie niech działa to W60. Ja tam inne konta już sobie dzisiaj do południa ogarnąłem, bo wiedziałem, jak to się skończy, więc wolałem po prostu dać sobie spokój. Po południu. Ale zobaczcie. Idzie.
Okej, okay. Zaczynamy grać. No siema, właśnie streama odpaliłem. Jak widzicie, no już 6 level tutaj wbiłem. Nie mogłem wytrzymać. Tak mnie ciągnęło, żeby tą mawkę kliknąć, że przed streamkiem trochę poklikałem. Ale oczywiście główne mięso, tak zwane, główny content został. Czyli tu wbijanie 10 poziomu specjalnie na streamku. Fajnie, że tak licznie się zebraliście na samym początku streama. Prawie 500 osób, ja jebie. Witam wszystkich serdecznie oczywiście. Pozwolicie, że nie będę dzisiaj czytał każdego z niku, bo troszkę się was zebrało. Lekka obsuwa, wiem, że miało być o 16. No ale grunt, że jest, nie? Już myślałem, że się znowu zepsuło, ale dobra, działa. Widać, że dbasz o widzów, tyle czekać. Dobra. 6,5 levela mamy. Zakładamy na razie te itemki, potem się coś innego ogarnie. No załóż się, proszę cię. Dobra, dzięki. Lecimy dalej. To bierzemy to, słabe misyjki, ale niech będzie. Dobra, mamy to i to jest właśnie to, co teraz jest giga dobre. Mianowicie nie musimy szukać klucza do pierwszego lochu. Zobaczcie, od razu się to, jaka animacja w ogóle, ty. Od razu się to odblokowuje i od razu mamy kluczyk do pierwszego lochu. Więc nie trzeba będzie marnować na jakimś tam niższym klaserze i tak dalej. Tylko od razu możemy ten loch robić, ale to zaraz. Na początek tak, klaserek i jakieś ewentualnie itemki. Zręczność 7, szczęście możemy wziąć. Tu mamy na samą wytrzymałość, to nie chcę, dobra, jest klaser. Szybko poszło. Smoczy jeździeć wpadło od razu. Zręczność inta, zręczność wytrzymałość, to też jest fajne. I tyle, bo trinketu nie znajdziemy. Lecimy dalej. To muszę odświeżyć, żeby były nowe. Musimy sobie jakieś broni poszukać, no i w ogóle się tutaj poubierać. O kurde, szkoda, że to nie jest na zręczność, tak szczerze. Mamy siłkę. Wytrzymałość, fajny pancerz. No na wytrzymkę coś tam możemy wziąć. Czemu nie? Tu mamy coś na zręczność, ale to tylko plus 8. Kurde, czemu to nie jest na zręczność? Pasek, ale tylko plus 3. Czy działa mi sala chwały? Poczekaj, zaraz sprawdzę. Najpierw chcę tutaj pokupować jakieś rzeczy. Żeby się jakoś poubierać jako tako. Znowu na szczęście. Zręczność, szczęście, dobra, bierzemy to. Niech będzie, to i tak jest po to, żeby ten klaserek wyfarmić z tych początkowych typów. Pasek jeszcze muszę na pewno. Inteligencja, tu mamy zręczność plus 8, tracimy siłę. Weźmiemy sobie. Czyli jeszcze muszę klatę, ewentualnie jeszcze pasek. O kurwica, jakie dobre rękawice, no bierzemy. Jak się coś takiego trafiło, no to nie ma co w ogóle. Czekajcie, zaraz ogarniemy te itemki. Zręczność 17. Cudowne. Tylko by się znowu na HP coś przydało. Czyli zostaje nam ta klatuwa. I ta klatuwa w takim razie najlepiej na HP. Dobra, nie patrzę już nic innego. Patrzę tylko i wyłącznie klaty. O, wytrzymałość i pancerz fajny. Dobra, bierzemy to. UR broń z pierwszego levela. Kurwa. Teraz mi piszesz. I jeszcze nie mogę tej zbroi kupić, bo znowu serwer nie odpowiada.
No nie da się skupić na grze, nie da się skupić normalnie na grze, jak jest coś takiego się dzieje. Ja też zapomniałem. I tak się zrobi to osiągnięcie, to nie jest jakiś duży problem, no ależ kurwa mać, no. O, elevator się zaczyna, zobaczcie. No to nieźle. O, i nawet zbrojka się kupiła. Okej, czyli tak, itemki mamy powymieniane. Mogę tu trochę w HP dorzucić, bo nie mamy za dużo. Bo mi troszkę golda zostało. Ty, może ja nie będę tak spamował, bo... Teraz został najtańszy itemek do kowala. Tak, no chyba tak zrobimy, że ten trinket, bo ten trinket jest chyba, nie wiem, z którego levela, z drugiego czy trzeciego, bo mi wyleciał z misji. To może ten trinkecik sobie zostawimy, bo to i tak będzie tanie do ulepszenia. Jeszcze mogę raz ulepszyć. O, dobra, teraz weszło, okej. Wchodzimy w lochy, widzowie. Lecimy z lochami, ile jest klasera? 0,66. Robimy te lochy. Pierwsze lochy na Demon Hunterze. Kumacie, o co chodzi. O ile uda nam się to zrobić. Dobra. Łatwiutko. Totalne oro. Ale broken ten Demon Hunter, faktycznie. Teraz zadziałało. A! Czyli już mi tamtego pokonało i teraz bije się z trzecim. Dobrze rozumiem? Tu mam tylko zjawę. Jak do jakiejś 22 tego nie... Nie wiem. Pierwszy raz widzę, żeby to tak długo trwało. Było tak, że od 16 do 16.30 czy coś w tym stylu. Ale no, żeby 2 godziny i cały czas to samo, to... Tak, będzie jutro streamek. Jutro streamek o godzinie 18, zapraszam. Mam nadzieję, że już będzie to lepiej działało. Dobra. Ty, czyli nie mamy tego locha. Mamy go zrobionego, dostaliśmy za niego expa. Ale... Ale no, nie mogliśmy nie... Ale nie mogliśmy niestety obejrzeć tej walki. Tego też się zrobi, tylko 2 odrodzenia potrzebne. Siemanko Hiranato, witam cię. Kurwa, ale że on się tyle próbi, on się nie może 2 razy z rzędu odrodzić? Jakiegoś nerfa dostał pewnie, pokryło mu ten DH. Na W57 się lepiej odradzał. Okej. Okay. O, no, nareszcie. Co my tu mamy? Inteligencja. Muszę pamiętać ten trinket zostawić, to w ogóle koniecznie, pod to osiągnięcie, tak jak Delfik napisał. Przyciśnij Enter? Nie, no nie ma co. Teraz mamy podstępnego wampira. Trochę golda mi wpadło, nie wiem skąd, ale to jest zwiad, jakbyśmy dali sobie tutaj... Tego zwiada byśmy jeszcze nie ubili, tak szczerze? Może sprawdzę zaraz na SF Toolsie. Ulepsz itemek u kowala chyba 10 razy. Takie jest osiągnięcie. Jak masz broń z pierwszego levela, to to kosztuje... To jest darmowe, ale ja niestety zapomniałem. Ty, on jest chyba do ubicia. Tylko mówię, ja zapomniałem tej broni zostawić. Przez to, że były takie lagi, to... Bardziej się podnieciłem tym, że możemy grać, niż żeby to zrobić. O kurde, prawie 7% na niego. Nie no, od 10 blondi. To w ogóle dociskamy, docisk robimy. 7% to darmówka praktycznie. Dawaj mi to. No tu też tak z 2 odrodzenia będą potrzebne. Wiem, no 7 to bardzo dużo. Kurde, no ale niech on tyle uników nie robi, no. O, dobra. O, aha. Kurwa. Czyli to padło. Nawet nie było widać kiedy. Mamy to na poczcie? Nie, nie mamy. Mamy tylko te 2 lochy, co nam się udało na wizji zrobić, że tak powiem. Ale chociaż expa dostaliśmy.